Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w The Spider of Lanka, czyli Golden Idol Mysteries. Słuchajcie, ta sprawa wydaje się bardziej zawiła i skomplikowana, niż z początku przypuszczałem, biorąc pod uwagę fakt, że nawet teraz, po zastanawianiu się, po krótkich nawet dyskusjach w komentarzach, a nie jestem na 100% pewny, kto co chciał tu zrobić i dlaczego, natomiast mam pewne przypuszczenie i tutaj duże podziękowania dla pewnej jednej obserwacji, którą w komentarzach wrzucił Dariusz. Mianowicie, po kolei, ja oczywiście tu jeszcze nic nie uzupełniałem, oprócz tego, że dałem Alberta Klausliego tutaj, wiemy, że zginęła Anula Gamini, ale zacznijmy od początku, jak mi się wydaje, co tu zaszło i kto maczał paluchy w tym całym tutaj spierdzieleniu tej sytuacji, która tu miała miejsce. Więc zacznijmy od tego, że bardzo ważne jest to, jakimi kolorami kto pisze. Wiemy, że na czarno, czarnego atramentu używa Putra San, czyli nasz spymaster, człowiek, który jest tutaj szpiegiem i próbuje dowiedzieć się, co jest nie tak, tak? Jakby, czy może ufać, tak? No właśnie, a Putra, z tego co wiemy, zdradza? Romansuje, ale z kim romansuje? Romansuje z córką, tak? Z Anulą właśnie romansową, tak? On jeszcze, wiemy, że między Anulą a G, czyli Blade Masterem, jest Giantem dokładnie, jest jakiś romans, bo ona tam mu pisze, że o, będę twoja, jak będę królową, pomóż mi, schowaj w krzakach i tak dalej, podpowiedź, nie? I rzeczywiście była podpowiedź, ona zdała ten test 3-0 praktycznie, tak? Ale, do czego ja tutaj zmierzam? Ta zagadka. Kurczę, słuchajcie, podczas analizowania tego po nagraniu, następnego dnia odpalam sobie, zastanawiam się, kurde, o co chodzi z tym? Muszę zrozumieć, o co tu biega. I picture is the key, tak? I popatrzyłem na tego lwa i szukałem, wiecie, jakichś takich rzeczy, jakichś takich kodów, sugestii, którą literę brać, dlaczego te słowa. A tak naprawdę spójrzcie na te słowa, które są podkreślone. Żółty, ocelot, untamed, wilderness, impulsive, lion, leap, beast, emperor, hunter, eat, roar i instinct. Te wszystkie słowa są związane z lwem. Można je połączyć z lwem, a potem wystarczy wziąć pierwszą literę. Dlaczego akurat pierwszą literę trzeba wziąć z tych słów? No, tak po prostu trzeba. Ale co jest ważne, rzeczywiście, wtedy jak bierzemy pierwszą literę, you will be heir, tak? I teraz właśnie, do kogo, zastanawiałem się, do kogo ten list jest skierowany. I wydaje mi się, że jest skierowany do syna. Dlaczego? Za chwilę powiem. No i mamy tutaj Titania. Titania Printing House i moim zdaniem to też jest bardzo istotne właśnie to, gdzie pojawiają się informacje z Titania Printing House, tak? Z tej drukarni. Dlaczego? Gdzie widzieliśmy jeszcze te informacje? Widzieliśmy je właśnie zarówno przy synu, jak i przy córce, tak? No właśnie, znowu Titania Printing House. Mamy jeszcze odpowiedź: the best way to learn this language is by looking at the Seven Seas Company gift to the Raja. Czyli żeby zrozumieć ten język, trzeba popatrzeć na prezent od Seven Seas Company, tak? No właśnie, na to. Dlaczego? Spróbujcie teraz zapauzować sobie film, połączyć fakty, że na tę notatkę, która pochodzi dokładnie z tego samego źródła, mamy popatrzeć na tego diabła i zrozumieć język, zastanówcie się chwilę, co to może znaczyć, jak to odnieść do notatki z lwem wcześniej i co można z tej notatki odczytać. Więc mam nadzieję, że zapauzowaliście, jak nie, no to właśnie lecę z odpowiedzią. Słuchajcie, i tutaj właśnie na to zwrócił uwagę Dariusz, za co serdecznie dziękuję, że powiązać te fakty i faktycznie, zobaczcie. Spójrzmy na słowa, które są powiązane z tym diabłem. Ja już to sprawdziłem sobie dosłownie przed nagraniem, żeby też szybciej teraz wam pokazać. Infernal. Fire. Co nam to daje? If. Patrzymy dalej. Yelling, bo ma mordę otwartą. Na przykład. Ordeal. Unenviable. Tak? E-Y-O-U. You. If you. Co dalej mamy? Fear. Tak? Agony. To jest fa. Infernal. Limbo. Co my mamy z tego? Fail. I w taki sposób szukamy słów, które są związane z demonem, ogniem, piekłem i tak dalej,
if you fail. I tu mamy co? Patrzę, bo lava, tak? Pasuje. Omnius. Otherworldly, L-O-O i killer. Mamy look. Look. Ignited nightmares. In. Monstrous yell. My. I mamy misery. Odious. Unclean. Terror oraz horror. If you fail, look in my mouth. Czyli jeśli przegrasz, spójrz do mojego pyska, tak? A wiemy, że co? Co wiemy? Co wiemy? Że było coś w tej twarzy tego diabła, prawda? Wiemy tutaj i znowu informacja, która pochodzi z Seven Seas Central. Czy ona pochodzi jednak tutaj? Befriend Putra? Jest. Place the gift in delegation instruction and wrapping paper. It is meant to be surprise, tak? No i ma również powiedziane, że musi umieścić prezent tutaj w tej japie, tak? Ale czym jest ten prezent? No właśnie, tutaj można by się zastanawiać. Jedynym pomysłem, jaki widzę, to to, że w tym prezentem była, szanowni państwo, ta fiolka. Throw me in the eye. Wrzuć mnie w oko, tak? To jest jeden z pomysłów. No i teraz wrzuć mnie w oko. Co to znaczy? Myślałem, że ona musi sobie wetrzeć to w oko, tak? To widzimy, że ona ewidentnie walczyła z tym. Czy tam po prostu ten drobak był tutaj wrzucony, tak? Ale właśnie, spójrzcie tutaj na to, jak wygląda ta trumna. To ma oczy. Wrzuć mnie do oka, tak? Wrzuć mnie w oko. Więc mamy. Rzeczywiście fiolka była wrzucona w oko, stłukła się i ze środka musiał wylecieć ten oto robal, tak? No więc właśnie. I w ten sposób ten robak zabił tę kapłankę, tak? Służącą. I przez to, że służąca zginęła, nie mogła pociągnąć wajchy, kiedy było to potrzebne. Przez co została zabita córka. Dlaczego? Bo normalnie nie powinna być zabita, bo to jest rytuał, tak? Że tutaj potem wychodzi kapłanka, to spada, ale ona w sumie tak naprawdę przeżywa. To jest po prostu rytuał, tak? Który każdy powinien przeżyć, bo jest to trochę ustawione w pewien sposób. No ale jako, że kiedy spada coś ciężkiego ci na brzuch, tak? To gdyby było to obniżone, to prawdopodobnie córka by nie zginęła, bo by miała być zgięte lekko tutaj, nie wiem, plecami by tutaj wyszła, może ta zbroja na przykład jest odsłonięta na plecach, więc można było, wiecie, sobie zgiąć tutaj to ciało, zresztą widzieliśmy też fragmenty białej farby i krwi, czerwonej farby, prawda, jednocześnie wymieszanej z krwią, więc to miał być ten rytuał, ona miała to tutaj podnieść, a potem miała prawdopodobnie jakoś wyjść i zakończyć rytuał i rytuał się kończy. Ale że ona prawdopodobnie zginęła za nim, tak, bo to było w informacji tutaj, że ona ma dzień wcześniej się tu pojawić chyba, tak? Tak. To jest ten, when the winner is revealed, we'll lock it again, the evening before the ritual, lock yourself inside and set everything up. Widzicie? Zamknij się w środku tego miejsca i wszystko przygotuj, tak? I masz przygotować apron dla tego, kto zwycięży, czerwona farba jest w wazie. To wszystko przygotowywał Yupik. Więc pytanie, czy on nie stoi za tym wszystkim? Ale to teraz połączmy fakty. Do kogo miało być to zwrócone? Skoro you will be heir, i look into my mouth if you fail. Tak? Look in my mouth. Więc teraz co to znaczy? Te informacje zakodowane dostała zarówno córka, jak i syn. Natomiast moim zdaniem córka nie była świadoma tego kodu. Tak? No dostali te same informacje, że przykrywka, że niby informacja, taki po prostu jakiś tam, nie wiem, leaflet, tak? Jakaś ulotka. Ale tak naprawdę wiedzieli tutaj, że ona romansowała sobie i chciała, żeby... Znaczy, widać było, że było oszustwo, tak? Ona oszukiwała podczas tego testu. Więc jako, że oszukała w tym teście 3-0, a to syn przegrał, więc wykonał polecenie, a to do niego już kiedyś dotarła wcześniej ta informacja, bo było znalezione w śmieciach. Więc w takim wypadku wydaje się, że syn jednak jest świadomy tego, że ktoś chce, ażeby to on stał się tym dziedzicem. Ale kto? Kto jest nadawcą tego listu? Wydaje się, że to może być Seven Seas Company, tak?
A może ktoś inny, może jednak Yupik, ale z drugiej strony mamy, zobaczcie, zieloną czcionkę. Wszystko tu jest napisane na zielono, więc ja bym jeszcze, bo tego jeszcze widzicie, ja to cały czas też badam i z wami też dodaję sobie kolejne elementy. Kto pisał na zielono? Czy możemy jakby dowiedzieć się, kto ma zieloną, kto ma zielony font, kto go używał? Zaraz przeszukam wszystkie notatki i na ten temat zaraz zobaczymy i może odpowiedź znajdę. W każdym razie... Córka oszukiwała, może Yupik o tym wiedział, ktokolwiek o tym wiedział, córka oszukuje, tak, znaleźliśmy tutaj podpowiedzi, faktycznie, że oszukiwała, a więc może ktoś był świadomy, że oszukiwała, więc trzeba pomóc synowi, albo może po prostu, wiecie, zbieg okoliczności, niemniej córka oszukiwała, więc syn wiedział, co się stanie, znaczy wiedział, że oszukuje na przykład. Czyli albo po prostu nawet nie wiedziała, że oszukuje. Czyli po prostu jeżeli przegrasz, to zajrzyj tutaj. No i co? Fiolka z robakiem wrzuć w oko. Ale skąd syn miał wiedzieć, że chodzi o to oko? No być może wiedział, tak? Więc może fiolkę z tym właśnie robakiem wrzucił do oka tutaj. Co oznaczało, że będzie... You will be heir, to by się zgadzało, tak? Będziesz następcą, będziesz dziedzicem, odziedziczysz po ojcu wszystko, tak? No ale właśnie też bardzo ciekawe jest to, że... No tutaj mamy informację, gdzie to właśnie chciałeś życie za życie i jest, jeszcze powiedział, że dzieląc się tym sekretem, pozwolę żyć Zubiriemu, tak? Czyli właśnie, czy to w takim wypadku Zubiri był autorem tych wszystkich informacji na zielono pisanych? Czy niekoniecznie, tak? To jest w sumie bardzo ciekawe, będę starał się pewnie poszukać. No tu mamy, widzicie, informacje od mistrza Sana, widzi wszystko na czarno, więc się zgadza. Wiemy, kto jakim kolorem pisał. Dodatkowo jeszcze wiemy, że jeżeli jest to pisane tym fontem, to już wiemy, że to jest pisane przez Lemuriana? Lemuriana, tak? Bo była informacja na początku, że to Lemurianie w taki sposób piszą. No i właśnie High Priest of Kerraklan, to jest właśnie informacja również od niego. No właśnie, od niego. Więc jak widzicie, jest to neutralny kolor fontu, tak? Że akceptuje twoje zaproszenie. Delegacja przybędzie. Tak? I nie handlujcie z tymi z zachodu. Tak, nie rozumieją jakby tradycji Lemurian. High Priest of Kerra Clan, tak? A wiemy, że to jest przecież, to jest Yupik Kerra, więc High Priest, no to wydaje się, że to jest on, tak? Tak mi się wydaje, zakładam, że to jest on. On jest tym wysokim, czy tam po prostu nadkapłanem, czy wyższym kapłanem, tak? O kurczę, ale zobaczcie to. Wow, tu się coś zmieniło, spójrzcie, że... Ej, wait! Był chyba jakiś update do gry, faktycznie, ale spójrzcie na to. Ptak już nie ma... Zobaczcie, gęby w jednym kierunku. O kurcze, oni coś tu naprawili. Ale czy na mapie też to zmienili? O ja, zobaczcie! No nie, niesamowite. Czyli ta obserwacja, której dokonałem, że kierunek dziobu się nie zgadza, to również chyba musiało być zgłoszone przez graczy tak samo. Bo faktycznie ten element był bardzo niespójny. Teraz jest spójny. Ha, 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 jednocześnie utrudniający. Proszę bardzo, jak zmienili? Znakomicie, no to proszę bardzo. No to bardzo ładna obserwacja. Ja cieszę się, że tak w takim wypadku zobaczyłem coś takiego. Okej, no proszę, taka lekka popraweczka wizualna. Noise. Dobra, w takim wypadku, co możemy powiedzieć tutaj? Zobaczmy w takim wypadku. Bo to nam prawdopodobnie pokaże, kto zabił. It was delivered, tak? Więc zacznijmy od tyłu. Which he found in the... I tutaj będzie prawdopodobnie mouth of the i teraz tu będzie statue. Using a i teraz tak, no tu będzie był cricket, tak? No i teraz, pewnie killed. I teraz tak, zakładam, że, i zobaczmy czy tak będzie. Weźmiemy syna. Może być też Zubiri, zaraz muszę znaleźć kto pisał, czy jeszcze gdzieś zielony font się pojawia, bo jest ciekawy jestem, czy to rzeczywiście da się znaleźć. Natomiast... Ty, czekajcie. Bym powiedział tak. Tak? Czyli i teraz Tissagamin. No i zobaczmy. Czy to spowoduje, że będzie mieli sukces? Tak jest! Wow! A wiecie, dlaczego myślałem, że jednak uznałem, że to jednak może nie być prawda? Dlaczego tego robaka
wrzucił syn, skoro dostęp do robaków ma tylko Blade Master? Czy Blade Master wiedział? A może jeszcze, słuchajcie, inaczej? A może by się miało okazać, że co innego miało być prezentem w twarzy? A skoro Blade Master, słuchajcie, rozszyfrował szyfr, to może z jakiegoś powodu, ale nie, on nie wiem, czy... Może nie dostał tej ulotki, może ulotkę dostali tylko syn i córka. Natomiast gdyby dostał, to może mógł wiedzieć, przepraszam, że tam się jakaś intryga szykuje i mógłby podmienić coś, co jest w gębie tego potwora. Ale zobaczmy, co jest napisane, może to jest powiedziane. Young Priestessa failed to pass the Lemurian test to become an heir, so, as advised by a secret correspondent, he took receipt of a bottle containing a deadly insect along with instructions delivered by Albert Cloudsley. Before the ritual, Tisa threw the bottle into the machine and murdered the Lemurian servant Ari. She could not lower Princess Anula and the princess died. Widzicie? No dokładnie tak, ale... Czyli właśnie... Więc widzicie, był tak, dostał informację, czyli jakby rzeczywiście to on potrafił czytać te informacje w jakiś sposób. To do niego były te celowane informacje. Ten prezent przyjechał razem z Albertem Cloudsleym, ale nie wiadomo, czy bezpośrednio Albert Cloudsley był świadomy tego, co wiezie, w sensie co jest schowane w gębie tego diabła. No właśnie, więc jednak okazuje się, że widzicie. Całkiem ciekawie, udało się to, tylko właśnie największym dla mnie na razie takim problemem tej całej sprawy, która jest niesamowicie fajnie zrobiona, naprawdę niesamowite jest to, jaką historię można opowiedzieć po prostu jedną sceną śmierci ze wszystkimi innymi poszlakami, jak niesamowicie można tworzyć historię w ten sposób. To jest potężne, fajne, przemyślane narzędzie, jestem pod wielkim wrażeniem, jak to ktoś tutaj sprytnie, ci twórcy wymyślili to wszystko i każda kolejna, zobaczcie, sprawa jest coraz trudniejsza, więc to jest coś ciekawe, ale nie gryzie mi się to trochę z tym, że o kurczę, ale ten robak, to te robaki były dostępne, ale tak, z jednej strony ten robak jest dostępny tylko Blade Master ma do niego dostęp, ale przecież to są robaki, które są znane na całym świecie i można je po prostu złapać po prostu nawet w dziczy, więc niekoniecznie chodziło o to, że to Blade Master koniecznie podrzucił tego robaka i to on jest winny, mimo że na to wskazywało i to on miał klucz, może właśnie to, że Blade Master miał klucz, a prawda, i to pokazywało, że on ma dostęp i nikt inny. Więc nie mógł ktoś sobie po prostu to wziąć, tak? To musiała być ingerencja z zewnątrz. Jeśli to przyjechało rzeczywiście w butelce w tym kurcze diable, no to w takim wypadku musiał być to złapany ten ziomek w dziczy, tak? Więc mega spoko wymyślone to jest. Jak macie jakieś pomysły na dopowiedzenie, co tak naprawdę tutaj jeszcze mogło zajść, o jakie tutaj... O! Taka tutaj już jest... więcej klatek animacji. Jak macie jeszcze jakieś obserwacje, które chcielibyście dorzucić do tej historii, to wiecie, dawajcie znaka. Ja obiecałem jeszcze, że spróbuję zlokalizować, czy ktokolwiek tu pisał coś na zielono, bo jestem... No i jest, zobaczcie. No i okej, okay. Wiedziałem, że gdzieś widziałem ten zielony. Spójrzcie tutaj. Nie będę towarzyszył ci w pierwszej misji. Zignoruj wszystko, co Central Office zasugerowało. Zaprzyjaźnij się z Putrą, ponieważ on jest uchem Radży, tak? I ma też dostęp do robaków. I kiedy przybędziesz, umieść prezent w lokacji, tak jak... As instructed on the wrapping paper, tak? Na tej notatce, tak? It is meant to be a surprise. Więc ktoś, faktycznie, ten tajemniczy ktoś, myślę, że ta pieczęć nam może podpowiedzieć, kto to jest, bo te pieczęci nie kojarzę, jest tym kimś, kto tutaj jakby, widzicie... wszystko zaaranżował. Jego font jest na zielono. A poza tym, też by the way, to jest oczywiście Albert Cloudsley. W pierwszej sprawie widzieliśmy Oberona. Teraz chciałbym jeszcze do jednej rzeczy wrócić. Bo sobie nawet, słuchajcie, starałem się prześledzić stare case'y w poszukiwaniu wskazówek. A propos informacji, pokażę wam, czego szukałem. A propos informacji, które były w podstawowej grze, pamiętacie tutaj? Remember to take the fourth one from every row. Zastanawiałem się, czy tutaj w tej podstawce nie będzie podpowiedzi, jak czytać kod. Pamiętacie to? Jak Ada dostała też informację? Tylko tutaj za każdym razem musiała wziąć czwarte słowo, tak? Słowo, nie literę. Więc use substance to remove target. Sincerely, Dark
Hand Steward, tak? Tak żeśmy wyczytali to z podstawki, więc myślałem, że to może... Bo pamiętam, że gdzieś było czytanie, ale teraz mamy zupełnie inny sposób szyfrowania, więc myślałem, że tutaj się do czegoś dokopię. Natomiast jedyne, co sobie przypomniałem jeszcze, pierwsza sprawa, słuchajcie. Pierwsza, najprostsza sprawa. Kogo my tu mamy? Alberta Klautzliego i Oberona Gellera. Właśnie tych dwóch bohaterów, którzy są bohaterami też tego, co było wcześniej, tak? Czyli Albert Klautzli zepchnął Oberona z klifu, tak? I zdobył to, co on miał. Oberon miał przy sobie złotą statuetkę. A co zrobił Albert Klautzli? Zepchnął go, tak? Zepchnął go z... tutaj z klifu, a dodatkowo jeszcze wydaje mi się, i tutaj potem zobaczmy, co to było, tak, Sebastian Klautzli, tak, został tutaj zabity, tak, okej, okay. Patrzę sobie jeszcze, czy mamy jeszcze gdzieś Alberta Klautzliego tutaj. Gdzieś on mógł być jeszcze w przyszłości, mógł się jeszcze pojawiać, bo też Edmunda Klautzliego mamy, tak? Więc no. Już nie badam aż tak dokładnie, aż nie zbadałem tego tematu, ale no można sobie też przypomnieć niektóre elementy z podstawki. Dobra, słuchajcie, i teraz bardzo ważna rzecz. In the Web of the Spider, w sieci pająka, okej. Okay. Bardzo ważna i istotna rzecz, którą chciałbym teraz wam powiedzieć, zanim rozpocznę ten case. Jest 20 minut, żeby poświęciłem na wyjaśnienie poprzedniego. W tym filmie chcę zaprezentować cały case. Nie wiem, jak on duży jest, podobno jest najdłuższy z tego, co słyszałem, więc tylko go zaprezentuję, nie będę go prawdopodobnie rozwiązywał w ogóle, chyba że no, rzucę tam okiem, więc będziecie mogli sami również będziecie mogli rozwiązać ten case, tak? W całości, gdybyście chcieli pokombinować. Oczywiście będziecie mieli trudnie, jeśli nie kupiliście gry, tylko będziecie chcieli to zrobić na bazie tego gameplayu, bo wiadomo, że o wiele łatwiej jest mieć grę i łazić po tych wszystkich lokacjach i zbierać poszlaki niż... I czasami coś może trzeba wyklikać, może coś trzeba sprawdzić. Natomiast ja będę chciał zrobić to tak, że jako, że no, ograniczenie czasowe, ten odcinek, tylko prezentacja, następny odcinek będę chciał to rozwiązać. I prawdopodobnie będę chciał to rozwiązać na zasadzie takiej, że sobie po prostu to rozwiążę nawet i prywatnie i po prostu zaprezentuję wam, do czego dojdę, bo może okazać się, że nie dojdę do wszystkich rozwiązań i będę potrzebował waszego wsparcia. Zobaczymy, jak duże to jest w każdym razie. Ciężko na razie powiedzieć, bardzo ładne, że to tyle animacji nagle jest, kurczę. 40 słów kluczowych, wygląda na to, że faktycznie jest dużo. Zobaczmy na początku, jak wyglądają oczywiście te miejsca. Zobaczcie znowu, że mamy Spymastera. Tak? Czyli mistrz... O kurna! No ja pierdzielę, co tu się dzieje? Ile tego tu jest? Ile tu jest miejsc? To jest jakaś mapa... A, przepraszam, to może byśmy wyłączyli na razie, żebym... To może jakieś ślady widzimy tutaj, czerwone. Tutaj mamy... Ojej, co tu się dzieje? Jak z tego wyjść? W sensie jak... A, tutaj w dół... Ojej, tutaj są jeszcze jakieś pomieszczenie. Tutaj, aha, dobra, czyli tutaj zobaczcie, jest pomieszczenie, okej, którym coś się działo. Zaraz, jednej maski nie ma, ale chyba ta maska pasuje do tej maski, okej. Dobra, tutaj mamy jakieś coś, tu możemy... Haha, zobaczcie, Titania Printing House. Po raz kolejny, co? Czy oni naprawdę na hulajnogach tu jeździli? What, co za pomysł. I mamy jakiegoś trupa kolejnego, raczej pierwszego na razie. Dobra, a tu możemy, zawsze możemy pójść w górę, tak? Czy tu mamy kilka miejsc akcji, jak widzicie. Tu są strażnicy, widać miasto, może trzeba będzie bardziej pokombinować. Poziom wody na poziomie 6,5, nie wiadomo czego, jaka tu jest jednostka. Okej. Czyli tutaj mamy sytuację, tutaj mamy sytuację. Tutaj mamy... Ha, kawałek czegoś, jakiegoś włosia zerwanego, czy taka się z peruka, kawałek jakiegoś materiału i hulajnoga. Ciekawe, ciekawe. Dobra, no i mam, i czy to jest, to są wszystkie lokacje? No i tutaj mamy jeszcze rzeczy jakieś, mamy jakieś kartki. Na razie próbuj, wiecie co, no rozeznać się, jak wygląda ogólnie otoczenie. Tu możemy wejść na górę, aha, tutaj mamy... takie przejścia, ale można wrócić do tamtej lokacji jakoś szybko. Tutaj, a tutaj jest zejście schodkami, okej. Dobra, tu jest zejście, w porządku. Tu wychodzimy do mapy głównej. Dobra, tu są w ogóle jakieś jeszcze rzeczy. No dobra, zobaczmy, jakie tu są jeszcze interaktywne
interaktywne miejscówki, żeby zobaczyć, czy czegoś nie pominąłem. No właśnie, tutaj mamy wyjście, tu będziemy zaraz ich badać. Są przejścia. Tak, okej. Okay. Tutaj mamy zejście. Tu widzieliśmy, okej. Okay. I tutaj to tyle. Ta część miasta nie jest istotna, chociaż być może jest. Może jakoś tutaj, wiecie, labirynt jest tutaj tych lokacji połączonych istotny. Dobra, okej. Okay. No to zacznijmy po kolei badać, co się tutaj wydarzyło. Zacznijmy od tego miejsca. Haha, thought you could fool me, spider? I have captured you and now you will answer for the death of the princess. Czyżby on się dowiedział, kto zabił księżniczkę? Co my tu mamy? Mamy, zobaczcie, właśnie ten taki układ. Dobra, to mamy ten domek tutaj. The ambush of the spider! Aaaa! Czyli on chciał pochwycić pająka? Może będziemy musieli powiedzieć, kim jest ta osoba w masce. Jemadar, Elara-san and Havildar, Lanja Sinha will hide in the boats and guard the second entrance. Mamy jakieś pierwsze nazwiska. Tu jest hatch, tak, zejście w podłodze. Titania Printing House. I will approach the front door with Jemadar, Elara Sinha and Havildar Kirti. Havildar Kirti Bandara. Kurde, co jakieś osoby są? Dobra, co my to zrobimy? To tak, Elara-san, Lanja Sinha, Kirti Bandara. To są jakieś imiona i nazwiska. Być może to są imiona i nazwiska tych... A jeszcze front door tu mamy, dobra, door, okej. Okay. To są nazwiska być może tych trzech osób, które tu pomagają schwytać pająka. Nawet ma maskę, nie wiem, czy ma pająka. O, okej, okay. Mask. At gunpoint. Insolence. Blasphemy. Okej. Okay. Próbuję coś powiedzieć. Schwytany. Ma też maskę ze sobą. Ale jeszcze mam tu informację. Master Putra-san. Wiemy, kto to jest. A Putra i, co ciekawe, już San nie jest istotne. I have already shared my suspicions about the disaster of the rebirth ritual. He is one of the shareholders of Titania Printing House, but my honor does not allow me to reveal his name. However, he goes by the name of Spider, and I plan to meet him at the printing house on November 22nd. Let me settle my private matter with him first, and then he is all yours. Okay. Master Putra-san. Czyli dobra. Czy już powiedział, że kim on jest? Jest udziałowcem Titania Printing House, czyli można by mówić TPH, tak? Będziemy wiedzieć, co to jest TPH w skrócie. Bardzo ciekawy kształt z tego wychodzi. Nieważne. Ale jest nazywany pająkiem, czyli to ten, który pisał na zielono, tak? I zobaczcie, co my tutaj mamy. Mamy tutaj różne ryjce, tak? I czy to przypadkiem nie jest... Co to nie są wszystkie ryjce, które... No jest Albert Cloudsley. To jest ten jeden z tych piratów. To jest Oberon Geller. Czy to nie jest reszta, która była związana właśnie z Susa, potem ten zakon? Albert Cloudsley. Proszę bardzo, mamy kolejnego... Czy wiemy, kto to jest, tak to wiadomo. Albert Cloudsley położę sobie tutaj. Place of birth Blackfield, Albion, age 24, papa, nieważne. Married, three children. Sent by the Seven Seas Company head office to help establish new trading post in Lanka. Dangerous and very arrogant. Cannot be bothered to learn the basics of common Lemurian to improve his situation here. Okej. Okay. Dobra, patrzymy dalej. Narcissus Montalban. Montalban to brzmi jak ktoś miałby dostać bana. I to górskiego bana. Narcys, dobra. Age claims to be 1000 years old. Być może, słuchajcie, będzie jakoś ważne, jak kto ma jaką wysokość, kto ma jaką wagę. 200 serów? In his own words, married to alchemy. Natural philosopher, alchemist and astrologer, banished from the society of hermetic thought for revealing their secrets, claiming to be able to switch someone's life off. Okay, several philosophers who had conflicts with him died from unexplained causes. Very dangerous. Okej, okay, czyli ten gość, revealing, dobra, wygląda na to, że jest bardzo niebezpieczny, mało o nim wiadomo, ale trzeba na niego uważać. Patrzmy dalej. Claude, no i to pewnie po francusku. Davro, poprawcie mnie, jeśli źle to przeczytałem. Claude Davro, dobra, oj, lubię sobie to poukładać jednak. Co my tu mamy?
jest Akwitaninem, 38 lat, 70 serów waży. Co to jest za jednostka wagi? Hath to też ciekawa jednostka wagi, 3¼. Widower, late wives were Savoy Duchess and Countess of Calvados. An Aquitanian Marquis, despite his stature, he is a master swordsman. Has killed at least 7 people in duels and was subsequently banished from Aquitania. Wears expensive clothing, afraid of heights? May attack without provocation, extremely dangerous. No właśnie. Clothing. Dobra, więc być może będzie tak, że będziemy musieli zdecydować, kto z nich jest tym pająkiem. Oberon Geller. Kojarzymy oczywiście też tego pana. Wiemy, że jest chirurgiem. I wiemy, że zginie z rąka Alberta Klautzliego. Relentless Harpia, ship, place of birth, ok, age 24, 90, dobra. Unmarried, has concealed for the last 5 years that he has a Lankan mistress. Proszę bardzo. Czyli jego partnerka 5 lat ukrywał, że pochodzi z Lanki. A surgeon hypnotherapist, probably an agent of the Seven Seas Company. Has connections to the underworld and is well respected among pirates for providing medical services to their people. Curious about Lankan and Lemurian culture, a charming charlatan who avoids damaging his own reputation, somewhat dangerous. A concealed jeszcze mamy, tak? Dobra, słowo kluczowe, w porządku. Okej, no i mamy również Rubena Hendrixa, którego też poznaliśmy podczas gry w karty. Po nosie można go poznać i po ustach. 55 lat, unmarried po prostu, a shipwright and former carpenter of the pirate ship Rabid Raccoon, has a wooden leg, oh, pretends to be drunk and quiet when it benefits him. Ciekawe, zobaczcie, udaje, że jest cichy i spity, kiedy to będzie dla niego benefitem, w taki sposób chyba uratował się przed masakrą, tak? Steals and has investigated riots, made a fortune in Pajak, which makes me wonder if he hides cards in his wooden leg, somewhat dangerous. Interesujące. Dobra, jest jeszcze instigate riots. Steals and has instigated riots. Zrobił fortunę na Pajaku, no to jest interesujące, tak? Idzie spać, kiedy jest za gorąco. Spryciarz. Master Putrasan. These are false all five shareholders of Titania Printing House. All of them are affiliated with the Seven Seas Company. No właśnie. Have a good hunt. I hope you will arrest the bastard. Master of Archive and Library Siva Udawat. Udawat. Może też będzie udawać. To jest w ogóle chyba właśnie taki jakiś słoń, prawda? To jest słoń, który czyta. No to jest mistrzyni książki, powiedzmy, czy archiwów i biblioteki. Więc jakby dostał informację o wszystkich, którzy są związani z Seven Seas Company, tak? Czyli z firmą Siedem Mórz. No i jednocześnie oni są wszyscy udziałowcami Titania Printing House, który wysyła te tajemnicze wiadomości. No dobra, no dobra, intryga się zawęża. Zobaczmy dalej. Ha, you thought that the disguise would have saved you. No luck for you, Spider. Mamy tutaj czyste ostrze. I co my tu widzimy? Tonight during the operation we will practice an old Lankan code. Imagine what number the picture represents. In the sentence, count to the word matching that number. Follow your orders. Trust no one except me. Widzicie? I mamy jakieś tutaj informacje na temat tajnego, starego kodu Lankanów. Lankan, niech będzie. Wyobraź sobie, jaki numer przedstawia obrazek i w zdaniu musisz policzyć do słowa, który pasuje do tego numeru, tak? Okej. Okay. Follow your orders, czyli jakby on miał iść tak, jak tam było powiedziane, czyli za czerwonymi kropkami, tak? To już 5 toporów to też jest. Ciekawe, czy to ma jakieś znaczenie związane, czy to jest związane z tym kodem, czy nie do końca. He appears not to be armed, master. We just searched him. I tylko pałkę ma, tak? Nie ma broni, ten też ma tylko pałkę. It is hard to understand him, master. The mask is muffling his voice. We have to get it off to properly interrogate him. A on tam sobie coś tam, widzicie, krzyczał, coś marudził, coś stękał. No dobra. Okej, okay, oczywiście jak zbierzemy wszystkie... Zobaczcie, tuż
Zebraliśmy 30 słów kluczowych już teraz. Reszta to są tylko obserwacje. Już jakieś, zobaczcie, dwie czerwone pigułki, co jest też ciekawe. Co mamy tutaj? Palace Guard, Special Guard. Havildar, Jemadar, Subedar. Havildar, Jemadar, Subedar. Special Palace, Royal Army, Loyal Navy. Prawdopodobnie będziemy musieli dowiedzieć się, bo to są różne pewnie... To są stopnie wojskowe prawdopodobnie. Będziemy musieli powiedzieć, który z nich jaki ma stopień wojskowy z tych ludzi, którzy pomogli mu schwytać pana Spidera, pana Pająka. Widzimy, że nie ma jednej z masek. Pytanie, czy pozostałe maski dają nam jakąś podpowiedź? Okej. Chyba, dobra, poziom wody ma nam powiedzieć, który jest... Poziom wody ma nam powiedzieć, która jest godzina? 8 rano, poziom wody na poziomie 1. 8 w nocy, 12 godzin później jest 12, a widzicie. Czyli jakby to jest ten cykl 12-godzinny. Czyli godzina jest pewnie istotna. Tak? A to ciekawe, teraz trzeba na to tak popatrzeć, że tak o 8 to jest 1, tak? Więc tu mamy 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. No nie, nie zgadza się. Nie zgadza się, nie jest tak. Chociaż to co ciekawe, że jak to jest 8? Powinniśmy dojść do 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 wychodzi tutaj. Jakby coś tu się nieprecyzyjnie zgadza, bo to byłaby 7. A tu jest 8. Tak? Czy jakby, no nie jest tak, to jakby jest 11 różnica pomiędzy tymi, a idzie od 8 do 8. Mało precyzyjne to, no ale okej. Okay. Zobaczmy. Education picture for little Putra by Spider? Co tutaj my... Co tu widać? Tu widzimy, że jest w ogóle gra w padżaka. Ale tutaj zobaczcie. Educational pictures for little Putra by Spider. Czyli to jest... Pająk wysłał małemu Putrze, tak go tutaj nazywa, śmiesznie. Jakby edukacyjne obrazki. Mamy walkę w padżaku. Zobaczcie, jakiemuś magikowi. Pamiętacie z pierwszego case'u, że mamy kilku tutaj... Kilka osób związanych z tym, komu miał zaufać pan pijaczek. Był powiedziany doktor. Doktor, widower i chyba tam było coś o magu. Tak? No to wygląda też, to jest magician. Tak? Nalewa coś magowi. Tutaj mamy marionetkę. Ktoś, król. Król jest marionetką pająka. Tak to wygląda. Tu mamy chyba, nie wiem, czy to jest królowa, być może. On coś tu wyciąga w ogóle z tego. Jakby, okej, okay. I teraz ten motyl daje prezent pająkowi. Przyglądają się temu jakieś inne robaki. Wiecie co, to może być Master Blade, a to może być Master Spy. Tak mi się wydaje. I nagle okazuje się, że pająk odlatuje? Czy to jest, czy ten prezent to nie jest przypadkiem statuetka złota? A przecież wygląda na to, że pająk ukradł skrzydła magowi. Znaczy nie, to jest mag, tak? Mówię, sztuczkę mu pokażę. Czy nie, to są inne motyle. Staram się jakoś interpretować to, co tu widzę, ale pająk odlatuje na skrzydłach, które są od maga. Ciekawe. People of Albion, widzicie? I to są te notatki, które dostały córka i... Znaczy, no dzieci króla dostały to, prawda? Interesujące. Tutaj można się czegoś dopatrzeć, tak naprawdę. Ciekawostka. Jest jakiś klucz. Złoty. I am ready to settle my debt to you. I will arrive on Friday at the time you specified. Please be alone. Okej. Okay. Nie ma tutaj żadnego słowa kluczowego. Mamy książkę. Zaraz poczytamy. I zobaczcie, zielona. Dobra, jest zielony font. Czyli tutaj musiał to wszystko przygotowywać. Jako, że to jest placówka w końcu TPH, tutaj musiały być wysyłane te listy. I zielony font. Zgadza się. Czyli rzeczywiście ten pająk pisał na zielono. O kurczę, ile tutaj jest rzeczy. Ja pierdzielę. Dobra, o co tu chodzi? Tu są jakieś nowe symbole. Common Guards, Cuts and Master Strikes with the Longsword by Paul Weber. Weber. Will of the Demon by Isidore Dux. When Crabs Attack by John Visser. Proof of Life After Death by Mahesh. Lemurian Legends by John Swinley, Seven Leaves, Poetry by Samantha Aufrey. No, Seven Seas też, tak? Master of Library. We are commissioning prints of these titles.
Okej, okay. I to Master of Library napisała. Okej, okay. Dobra, to ta, która jakby zdradziła Mistrzowi Miecza, co jest grane. No dobra, zobaczmy tutaj, Youngster. Ah, these old Lemurians are impenetrables. My spies report that a young Lemurian, Zubiri Kerra, has arrived in the city. He is the son of Lemurian priest Yupi Kerra. Widzicie? Lemurian priest. Zgadza się. He probably does not know how much about... He probably does not know much about their old culture, but apparently has amazing pajak skills. Najwyraźniej, tak? Huh. Yupi Kerra. Zubiri Kerra ma niesamowite skille, jeśli chodzi o Pajaka, tak? Zresztą widzieliśmy, wygrał 3-0. Drugi raz 3-0 widzieliśmy, tak? 3-0 również książę wygrał. Córka była, no ale córka oszukiwała, tak? Dlatego 3-0 miała w teście. W stosunku do brata to też 3-0 przecież wygrał. Okej, dobra. Youngster. Artefakt. Artefakt. Czy to chodzi o złotą statuetkę? More and more evidence has led me to believe that the Lankan legend about the Fountain of Youth on a secret island and the rumors about the forbidden golden idol refer to the same thing. Ah, golden idol w końcu. No dobra, ale co ciekawe, to jest związane, że to niby to samo fontanna młodości. Mhm. Lemurians are extremely skeptical about their technological past. The topic is completely taboo in their society, which could be related to the downfall of their empire. They are reluctant to reveal the locations of their ancient technologies, but maybe in the future I can acquire some leverage. Wygląda na to, jakby pająk faktycznie starał się znaleźć. Pająk starał się znaleźć informacje na temat złotej statuetki. No dobra. Lemurians. Plus minus. They have forced my hand with their conservative stubbornness. I will not let these old mystics sabotage the Seven Seas Company needs. It is time to invest in some creatively research and see if I can find more about their secretive rituals and what makes them tick. What a peculiar principle, life for life. Huh? Jakby life for life już mieliśmy wcześniej, tak? Powiedziane. If you do something good or bad to Lemurian, he is obliged to return the same amount back. Is it really that black and white or is there some diplomatic leeway? To tak jak prawo Hammurabiego, oko za oko, prawda? Sabotage rituals jeszcze mieliśmy tutaj, aha. Sabotage, ritual... A to słowo ritual już poszło? Z jakiegoś względu nie chce się kliknąć. Rituals. Okej, okay, gdzie my to mamy słowo rituals? A jest, dobra, przepraszam, okej. Okay. Life for life, tak? Jak coś zrobić złego albo dobrego Lemurianowi, on jest zobligowany, żeby to samo zwrócić. No to takie rozwinięte prawo Hammurabiego, bo prawo Hammurabiego było oko za oko. Jak zrobisz coś złego, to samo musisz stracić. Tutaj jest jakby zrobisz coś dobrego, to samo musisz się też odwdzięczyć tym samym dobrym. Dobra, czyli mamy piątek 22. O 8. Meeting with the nephew of the bookworm. 10 a.m. Pick up the pistol from the repairman. 2 p.m. Busy buy supplies for the boat trip. 6 p.m. Meeting with the double widower. 8 p.m. Rehearse the escape plan. 10 p.m. Meeting with the money bag. 1 a.m. Meeting with the old butterfly. 6 a.m. Meeting with the green boy. Green boy. To my jesteśmy green boy. Myślę, że green boy to spider ogólnie. Bookworm prawdopodobnie, ale nephew of the bookworm. Bookworm to może być ta Master of Archives, tak? Tak mi się wydaje. Odbierz pistolet. Double widower. No właśnie, tak? Z pierwszego... Wydaje mi się, to jest ten koleś, tak? To jest ten koleś, please be alone. Dobra. Bo o co mi chodzi? Jeszcze wrócę na chwilę tutaj. Widower. Late wives. Obie, tak? Obie żony, które nie żyją, tak? Więc widower. I wiemy, że to on jest, miał być twoim kumplem, tak? Tutaj Oberon był nazwany właśnie chirurgiem. Tak? No i mamy również magician. I teraz pytanie, kto jest magiem tutaj? Wydaje się, że być może magiem jest ten koleś. Nie wiem, no na razie sobie tak strzelam, skoro on ma być alchemikiem i astrologiem. To brzmi trochę jak zainteresowanie kogoś, kto może być magiem. Tak, bo on to tak naprawdę nie pasuje mi do opisu. No i tutaj, aha, i to była ta mapka, tak, że każdy ma jakby swoją pozycję. To na czerwono, o zobacz, to jest ten master, tak, napisane front door, Titania Printing House. Co, kto gdzie ma być skryty? Tak. Zaraz zobaczymy, jak wygląda oczywiście thinking panel, ale na początku, tak jak powiedziałem, chcę zdobyć wszystkie słowa kluczowe, zanim tam zerknę, żeby się na razie nie sugerować.
No dobra, wygląda na to, że chyba wszystko tu obejrzeliśmy. Być może są też takie małe poszlaki jak te pigułki, że one tutaj coś znaczą, ale zobaczmy, tu mamy trupa. No właśnie. The man is not breathing. Nie żyje, dostał toporem w głowę. Tak? Też czyste ostrze. To samo dostał, widzę. Tonight during the operation we'll practice... Dobra, to znamy, tak? Lankan code. True guard must be always ready to learn. Guard never curses in front of the commoners. Door of diligence leads to the road of success. In the sentence, count the word matching that number. Imagine what number the picture represents. Dwa. Guard, front, door. O to chodzi, tak? Chroń frontowe drzwi. Takie miał polecenie, nie? Na to wygląda, że to on dostał takie polecenie, to na tej bazie możemy już sobie coś więcej powiedzieć na temat tego, co ten dostał na kartce. Follow me, tak? Prosta sprawa, follow me. Taką dostał. Ale to ciekawe, że dostają kartkę z... Co to jest za głupota? Szyfrować, słuchajcie... szyfrować zdania, jednocześnie dając instrukcję, jak to rozszyfrować. To w żaden sposób nie jest szyfr w takim wypadku. To głupie. Chciałbym, że to bez sensu nawet. No ale okej, dobra, to zobaczmy, co tu mamy. No właśnie, PTH, detail printing. Ciekawe, czemu pozwalają nam to powiększyć? Czy tu też może coś się skrywać ciekawego w tym kształcie, w tych literach? Może? Tu miało być zejście do tego, dobra. No dobra, słuchajcie, no to zobaczmy jeszcze te kilka miejsc, które są interesujące. W ogóle to ciekawe, że tu jest bardzo dużo takich kolorowych, kurczę, basenów. Są ślady czerwone, jakby ktoś, zobaczcie, wszedł w tę farbę, ale właśnie ktoś stąd zjechał tym koszem i szedł tutaj i doszedł do wody, ale tutaj nie ma jakiejś łódki, więc być może odpłynął. Ale teraz pytanie, gdzie odpłynął, tak? Tutaj mamy jakieś, prawda... resztki. A large cloak. Aha, a cloak to jest ogólnie płaszcz. Duży płaszcz. Ktoś porzucił tu duży płaszcz. Czy wygląda, że ktoś podjechał? Znaczy, wygląda tak. Nie wiem, czy tu jest dodatkowa, czy nie, ale to jest miejsce, gdzie były hulajnogi, więc ktoś zabił, użył hulajnogi, przejechał sobie prawdopodobnie tędy, tak zakładam, dojechał tutaj, zostawił, ciekawe jest to, i to jest broda. Być może zrzucił jaką fake brodę na przykład, fałszywą brodę, taką nieprawdziwą brodę. Czekajcie, chciałem tutaj kliknąć. Tak. Udał się na górę na tę wieżę. 30 serów. Okej. Okay. To właśnie widzicie, czyli waga będzie istotna w takim wypadku. Coś tam... A, tutaj ta karteczka jest dobra. Bo jakby tu jest 30 serów i jakby to też musi ważyć w takim razie 30 serów chyba. Bo jest chyba równowaga, tak? Tylko po co ta waga jest tutaj? Nie kumam. Basket maximum load 4 vases. Aha, to jest... Znaczy oni tym koszem zrzucali te wazony. Te wazy, tak? Dobra. Kosz może udźwignąć 4 wazy, czyli do 120 serów może udźwignąć kosz. To chyba chcieli nam powiedzieć, tak? Bo... Tak, po to jest. 30 serów to jest jeden wazon, znaczy, że 120 to jest maksymalny udźwig kosza, tak? Więc nie, jeśli mielibyśmy stwierdzić, kto tutaj uciekł, to nie może być ktoś, kto waży więcej niż 120 serów, tak? To jest taka wskazówka dla nas. W porządku. Nadal jeszcze trzy słowa kluczowe gdzieś mi umknęły. Dobra, zaznaczmy sobie już te tutaj rzeczy, bo... Dobrze byłoby wyczuć, gdzie jeszcze są. Czy tutaj coś przegapiłem? Czy to było coś do klikania? Nie. Ale możemy sobie wyliczyć być może godzinę niebawem. Tu nie ma słowa kluczowego. Przejrzeliśmy tutaj wszystko. Jeszcze raz zobaczmy, czy przypadkiem nie ma tutaj jakiegoś słowa... Locations, o widzicie? Locations. Można gdzieś przegapić jakieś głupie słowo. Tutaj alone. Tu nie ma żadnych słów podkreślonych. Chyba. Tu też nie ma żadnych podkreślonych słów. Dobra, 37. Bo jestem ciekaw, czy już widzieliśmy wszystko. To jest klucz tutaj złoty, tak? Nie wiem, no klucz może do tego trapdora tutaj. Czy nie? No widzi, tu nie ma żadnych słów kluczowych. Chyba już w ogóle... No to jest ciekawe, że nie ma tutaj słowa kluczowego żadnego. Ale dobra, to mam chyba podpowiadać. Nie będziemy tego zaraz... Nie będziemy tego zaznaczać w żadnym miejscu. Tu na górę, tutaj... Tu nie ma żadnego tajemniczego słowa.
z tego wynika. Dobra. No to słuchajcie, wygląda... A, tu jeszcze mamy, ale no dobra, 6,5, tak? Więc możemy sobie sprawdzić, która jest teraz godzina tak naprawdę. Jakoś to powyliczać. Ale wydaje się, że tutaj zobaczcie... No to co? To jedyne miejsce, gdzie jeszcze może coś się dziać i coś przegapiłem, to mogło być jednak... Te notatki gdzieś tutaj. A czekajcie, saved. No widzicie? W ich wypowiedziach mogą być jeszcze jakieś słowa. Na które nie zwróćmy uwagi. Jeszcze jedno słowo muszę znaleźć. Tutaj jest Ambush of the Spider. Dobra, widzicie? To było to. Saved Ambush. No dobra, słuchajcie, no to wiemy już wszystko, jak to wygląda. A zatem spójrzmy na Thinking Panel. Orzesz w mordę. Każdy obrazek, słuchajcie, każdy obrazek jest podpisany. The identities are not filled in. Dowiemy się jednak, kto jest pająkiem. The scroll is not filled in. Kto jest magiem, kto jest... No, prawdopodobnie, słuchajcie, każdy członek Seven Seas Company jest, ma swój przydomek, tak? Ma swoją jakby narysowaną, ma swoją maskotkę, powiedzmy, tak? Ale w sumie ciekawe, czy to jest ciekawe, że w sumie... Ej, ale zobaczcie to! Skoro to jest Spider i to jest Spider, tak się wydaje, czy to oznacza, że oni znaleźli nie tego pająka, którego trzeba? Nie? Możliwe, że nagle okaże, że jednak nie udało im się na dobrego wpaść, tak? Bo... Albo trzeba wpisać te same dwa nazwiska i imion? Nie wiem, może tu jest jeszcze jakiś myk, tak? No bo ewidentnie oni myśleli, że zdobyli pająka, a pająk jest oznaczony też tutaj, więc no... Znaczy, to może być dalej to samo imię, nazwisko do wpisania, ale no, mimo wszystko. Więc sami zobaczcie, mamy tutaj opowieści. Tak naprawdę musimy całą tę historię, dowiemy się tutaj prawdopodobnie wszystkiego, co było zrobione. Musimy tylko dopasować imiona, nazwiska do wszystkich czynności, które są tutaj, które są wypowiedziane. Mamy dużo imion i nazwisk, jak widzicie. Oberon Geller, Ruben Hendrix, Siva Anna i tak dalej, Zubili Kerra, Jupik. Kerra również, Putra. Co ciekawe, Putra San. A, bo Elara San jeszcze było. Czekajcie, gdzie myśmy zdobyli? Czekajcie, czy ja coś źle... Możecie sobie to przeanalizować już sami. Natomiast Elara San? Gdzie ja to zdobyłem? To musiałem coś tutaj czytać. Putra San. Właśnie... Okej, ale Elara San? Gdzie ja to znalazłem? Tutaj! Elara San. Landry will hide. Czyli wychodzi na to... Że... O kurczę, on tu ma syna! Jeśli to jest czterech facetów jeszcze, to mamy jednego trupa, czyli było ich czterech. No dobra, wychodzi na to, że... Widzicie? No czterech, tak? Są cztery kropki. Front door. I will approach the front door with Elara Sinha and Kirti Bandara. Więc jeden z nich tam nie żyje, tak? Więc któryś z tych dwóch to jest ten trup, który został przy drzwiach frontowych, bo nie żyje. Dostał toporkiem w ryj, tak? Reszta była schowana na łódce. No więc mam tu cały plan, jak go tam wykurzyć, tak? Jeszcze mamy niebieską i zieloną. Zielono to pewnie ten pająk, jak znam życie, oznaczony jest. No ale w każdym razie z tego, co widzę, to mamy tutaj informację dość taką oczywistą, że Putra San, wiadomo, to on, ale Elara San to również jest jakiś jego syn. Ten też ma brodę. No właśnie, broda. Fake broda. Jednocześnie wydaje się, że prawdziwy pająk uciekł. Tak mi się wydaje, że tak naprawdę oni złapali nie tego, kogo trzeba. Tutaj jest jakaś intryga. Ja to wyczuwam jeszcze nie wiedząc, nie uzupełniając, ale patrząc tak bardzo, bardzo, bardzo naokoło, gdzie tu jest na przykład strażnicy, więc on musiał jakoś naokoło, tak? Nie mógł przejechać tędy, żeby uciec. Ten ktoś, kto zabił tutaj, czyli prawdopodobnie pająk, tak? To jeszcze są łódki, więc tak naprawdę można by stwierdzić, a no właśnie. Pytanie brzmi, czy... Ale tu nie ma. To jest inna łódka niż ten rodzaj łódki, więc nie mogło być tak, że tutaj nagle wpłynął. Czy jakoś płynął po tym kanale jakoś łódką. Więc być może dlatego, że tutaj kryli się na łódce strażnicy, to on nie mógł tą łódką uciec, może taki był plan jego, więc alternatywnie musiał wziąć hulajnogę, przejechać sobie tędy. No nie mógł tędy, więc jedyny sposób, żeby przejechać dalej, musiał jechać naokoło. Tutaj wejść na górę, zjechać. No wpadł w czerwoną farbę niestety, ale to nam pokazuje, że według mnie pająk uciekł.
I to jest inna osoba niż tu, którą złapali. No to tak na gorąco mi się wydaje, że do tego będzie to wszystko prowadzić. Szanowni Państwo, mamy zabawę, tak? Ja też mam zabawę, będę sobie starał się to wszystko jakoś poukładać w całość. Opowiem Wam, jak ja to wszystko rozwiązałem i jak na co wpadłem w następnym odcinku. No bo właśnie, już mam godzinkę prawie samego opowiadania i przygotowywania. Zresztą, no to jest taka gra, która już pokazała mi właśnie poprzedni odcinek, że to trzeba się skupić, pomyśleć, połączyć fakty. A tutaj jest ciekawie. Tu jest ciekawie, bo tu jest jakaś fajna intryga i wychodzi na to, że chyba jednak, mimo wszystko, słuchajcie, będzie tak, że pająk uciekł. Zrobił, namieszał i uciekł. No jestem ciekawy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Ile związku jest z Golden Idol tutaj tak naprawdę. Ale zobaczcie jeszcze jedną rzecz. To, moim zdaniem, ja bym od razu zaznaczył i powiedzcie mi, czy się z tym zgadzacie, skoro to jest na żółto, to może właśnie to jest ta złota statuetka, tak? A może nie, może to co innego, no myślę, że magiczna rzecz. No magiczna rzecz to Golden Idol, który jednocześnie jest uznawany za przede wszystkim magiczny przedmiot, ale dążę do tego, że ta fontanna młodości i w ogóle, tak. No i tutaj jakby się wczytać te teksty, też moglibyśmy do czegoś dojść, ale to już z Wam zostawiam. Jak Wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Trzeba pokminić, pomyśleć, podumać i zobaczymy. Piszcie w komentarzach, jakie macie propozycje, a bez stresu, jakby ja to i tak zrobię, zanim w ogóle ten film wyjdzie. Na spokojnie sobie to ogarnę, żeby to rozwiązać, a więc będę miał na pewno swoją własną interpretację i będę ją starał się jakby zchallenge'ować. Porównać z tym, jakie będą wasze i może wspólnie uda nam się rozwiązać ten case. Dzięki serdeczne, wielka piona i do zobaczyska. Cześć!